Zawsze takim naszym punktem odniesienia były Kielce. Sąsiadujemy z Kielcami, porównujemy się do Kielc, nie zawsze jesteśmy zadowoleni z tego, co się dzieje u nas, a co u nich. W każdym razie w Kielcach, które są miastem mniejszym, wydawać by się mogło, że jednak jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to wiedzie im się znacznie lepiej. Szpitale mają lepsze pieniądze za usługi porównywalne czy takie same z naszymi. Jak to się dzieje? No, z prostej przyczyny. Kielce są w tak zwanej ścianie wschodniej. Nie dotyka ich janosikowe. Są miastem wojewódzkim. Nasz NFZ płaci janosikowe? Nasz NFZ płaci janosikowe i z tego, co pamiętam, to w ubiegłym roku odprowadził 600 milionów. To jest gigantyczne, to są gigantyczne pieniądze. To jak my biedniejsi wspieramy, rozumiem, bogatsze Kielce, tak? Tak na to wychodzi. Dokładnie. I ja chcę powiedzieć jedną zasadniczą rzecz i to jest najlepszy przykład. U nas funkcjonuje szpitalny oddział ratunkowy. My za ten oddział mamy płaconą stawkę dobową, niezależnie czy przyjmiemy jednego pacjenta, czy przyjmiemy 100, czy 200, czy 5 tysięcy pacjentów. Za całość pracy w ciągu doby, zarówno lekarzy, pielęgniarek, wykonane badania, to jest kwota 9,5 tysiąca złotych. Natomiast taki sam oddział, szpitalny oddział ratunkowy w Kielcach, dostaje kwotę 15 tysięcy złotych, stawkę dobową. Różnica w skali roku to jest około 2,5 miliona. My pokryliśmy stratę na poziomie 1 600 tysięcy. Gdybyśmy mieli kontrakt na poziomie 15 tysięcy za dobę na naszym oddziale szpitalnym ratunkowym, nie byłoby żadnych pieniędzy, nie byłoby żadnej straty, mało tego, mielibyśmy jeszcze niewielki zysk.